Tam. Dobra. Okej, dobra. Udostępnione jest. Jest live'ik, tak, na moim kanale i lecimy z tym live'em. Na luzie, tak, żeby było fajnie. Czekam na widzów. Dobra, czekajcie, bo dobra, okej. Muszę po prostu chyba sobie tutaj powyciszać te. Kurde. Nie no, w sumie wyciszone jest, ale. Może. Dobra, nieważne. Siemano. Siema Majzer, co tam? Co tam, Mejzer? Jak tam? Bardzo dobrze, ale w ogóle nie wytrzymałem i po prostu dzisiaj mi przyszło do głowy takie coś, że ej, Seba, przecież jak cię wzięło, tak, nie wiem, po dniu, gdzie przesadziłeś z alkoholem i następnego dnia, czy tam 2 dni później, w sensie, no tak jakoś, że cię bierze cię, no to kupiłem sobie beczkowe 9% wiśnia i mówię, dobra. I wiecie co? Piję sobie teraz i już nie ma zmęczenia. W sensie nie ma tego najgorszego uczucia, że powiedzmy leżałem w łóżku, głowa mnie bolała, taki byłem, leżę i tak, wiecie, wszystko mi się tak, no nie? Ale to sobie jedno kupiłem mortki, bo wiem, że po prostu jutro już nie, wiecie, jedno wypiję i jutro wstanę i będzie dobrze i oczywiście, wiecie, i oczywiście po prostu już mnie nie będzie ciągnęło do picia. Siema mordki, jak tam? Co, ma dobry filmik dodałeś, dobra gra aktorska na końcu, spoko. W sensie to była aktorska na początku, a na końcu po prostu wiadomo, co tam powiedziałem i wiadomo też, o co chodzi z tym, no nie, więc. Więc dobrze. Więc fajnie, mordy. Ale fajny film, tak mi wiecie, tak. Miałem go z tydzień w głowie i tak się zastanawiałem, czy taki film zrobić, czy nie zrobić. No nie? I powiem wam tak, że zdecydowałem się i fajnie. I fajnie. Oczywiście też wbijajcie na iSeby, bo odcinek iSeba jest to naprawdę zajebisty, mega super fajny odcinek iSeby. Mega fajny odcineczek jest iSeby. Muzyczka na kanale, wiesz co? Coś tam myślę, zastanawiam się, ale muszę po prostu poczekać jeszcze kilka dni, jak nie będę pił i ten mój głos się ustatkuje. Ej, jo, je. Robię tutaj live'a dla swoich widzów. Ej. Odbieram maila i wchodzę do byków, którzy czekają na to, a zrobią ze mną zdjęcie. Ej, to są moi widzowie, którzy zawsze będą. Co tam? Coming out? Austriak, jaki coming out, mordo? Ja na ten nowy film, który właśnie wleciał na kanał, nie powiem nic. Nie powiem nic, bo zdradzę po prostu coś i. A nie chcę zdradzać, bo wiecie, chcę, żeby po prostu ludzie weszli na niego, obejrzeli. Ale też oczywiście wbijajcie na iSeby, bo iSeba, dzisiejszy odcinek iSeby też jest po prostu pro, jest fajny, jest mega. I co? No i git, tak? No i git. Jest po prostu gitem, gitesem. Kiedy, Filip? Po live'iku, dobra? Po live'ie. Kiedy film z Szekirem? Myślę, że jutro.
Myślę, że film, że nowy odcinek Łódzkich Szwagrów będzie jutro. No tak, Angelika, jakoś tak. No i powiem wam tak, że nowy odcinek Szwagrów to już w ogóle Szekier będzie mnie widział. W sensie na tej kamerce, bo to tak było ostatnio, że w ogóle mnie nie widział i to było mega, mega dziwne. Chociaż im nie było, powiedzmy, widać. Dziena. No musiałem mordy dziś, musiałem sobie to piwko kupić, bo po prostu ostatnio też się tak mega dziwnie, tak mega źle się czułem. W ogóle dzisiaj wstaję z łóżka, mówię, nie, dobra, nie wstaję, nie wstałem. Później wstałem, ale teraz tak już miałem dosyć tego uczucia takiego, wiecie, że leżysz w sobie, leżysz i tak cię w ogóle ten wszystko, no nie? I wypiłem sobie to piwko i pomogło. A w sumie jestem dorosły, więc kto mi zabroni, tak? Ja uważam, że jak jestem dorosły, no to chcę tam. W sensie chyba będę pił mordy. Będę pił sobie piwka, tylko że nie będę przesadzał, wiecie? Że ja nie chcę z tym przesadzać, bo teraz przesadziłem. Nie powiem wam, z jaką ilością przesadziłem, ale już nigdy tak nie przesadzę. W ogóle trochę też pousuwam mordy ten, dam bana, wiecie co? Dam bana kilku osobom, bo no. Bo też z banami ostatnio tak przesadziłem mordy. Chwila mordy, zaraz już ten idę do was, już idę do was tutaj. Jeszcze dwie osoby odblokuję lub trzy. Dobra, i zapisz. Dobra, zapisz. Dobra, już tam podblokowywałem kilka osób. Jak dam wspierający. Tak, będzie git, mordo. Oczywiście, że będzie, a czemu nie? Siema. Nie, nie będzie Angelika, nie będzie, niestety nie będzie. I tak właśnie, mordy, zastanawiam się, żeby wiecie co, żeby robić te filmy. W sumie coś na podobie Kruszwila. Ej, mam pytanie, czy byście u mnie filmy przejęli takie filmy, jakbym robił coś na podobie Kruszwila, czy bardziej powiedzmy Freeza? Freeze, no to oczywiście ja bym takie filmy robił, nie wiem, z pierwszego sezonu, a jeżeli chodzi o Kruszwil, no to co robi obecnie. W sensie, że w tym jest jakoś tak, wiecie, że się coś dzieje, jeżeli chodzi o kłótnie. Kurde, no. Jeżeli chodzi o kłótnie, czy coś takiego, no nie? Papryk, w sensie, wiesz. Mam na przykład mam Szekira. Szekir przecież ze mną nagrywa Łódzkie Szwagry. No to myślę, że chciałby, powiedzmy, nagrać jakiś film, tak? Powiedzmy inny niż Łódzkie Szwagry, to ja z nim wszystko tam się zapytam go, dam mu scenariusz i niech sobie przemyśli, no nie? Ale myślę, że
Dobra, zostawię reklamę. Martkie, w ogóle tak to jak ten, jak są reklamy na moich filmach, to zostawiajcie reklamy, nie przewijajcie ich. Jeżeli macie czas na to, aby poczekać, aż reklama minie, to przy okazji klikajcie w ten link od reklamy, dobra? Przynajmniej to, żeby było. Siema, 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 nie, nie jestem, nie jestem. Oglądajcie do końca, oglądajcie do końca. Ja na tym live oczywiście nie powiem, co jest z tym, ale oczywiście wiadomo, że żeby zrozumieć ten film, który dodałem, to trzeba obejrzeć do końca oglądajcie. A Imbir, obejrzyj do końca ten film. Trzeba go obejrzeć do końca, mordko. Dobra. Wow. Co jest? 4,65 tysięcy. Takim tempem to ja szybko do miliona dobiję. Co tam? Co pijemy? Pijemy, wiecie co? Beczkowe 9% wiśnia i po prostu lubi to Iwashi. Lubi to Iwashi. I powiem wam tak, że tak, wiem, że to piwko lubi na przykład Iwashi. Kupiłem to piwko, żeby sobie o niej przypomnieć, bo ostatnio w ogóle zacząłem myśleć o Iwashi. Naprawdę. Nie wiem czemu. Tak ostatnio od wczoraj jest w moich myślach. W sensie tak o niej myślę od wczoraj. Totalnie nie wiem czemu. No, z Iwashi to już. No to tak, no to spotykałem się już z Iwashi. W sensie spotykałem się, wiecie, że. O, siema, co tam, no nie? Była w Skierkach, więc napisała: o, jestem w Skierniewicach, możemy się spotkać, sobie pogadać itp., no nie spędzić czas, no nie, tak po prostu, wiecie, jako przyjaciel. Wiadomo, że jako przyjaciel, co nie? Miałem przestać i przestanę, ale dzisiaj musiałem to piwko wypić, bo wiedziałem, że muszę, dlatego że po tym, jak ostatnio przesadziłem, to mnie tak, wiecie, to mnie tak głowa, w sensie w ogóle się dzisiaj mega źle czułem, no nie? I po prostu. Wiedziałem, że jak sobie teraz wypiję, to jutro już u mnie będzie dobrze, że się będę dobrze czuł o wiele lepiej, i że nie będzie u mnie takiego uczucia, tak mega znużony byłem, taki mega zmęczony, wiecie. Wiecie, o co chodzi? Takim nie do życia, co nie? Nie, nie ma tutaj elektrolitów. Piwko sprawia, że wszelkie po prostu, wiecie, że wszelkie witaminy znikają z organizmu. To jest 9%, więc jedno. Szczerze, to jest drugie mordy. Nie będę was okłamywał. To piję drugie piwko dzisiaj. Naprawdę, bo wcześniej wypiłem, lepiej się poczułem i teraz jak to drugie wypiłem, to się czuję tak mega! I tak wiecie, mam więcej energii. Po prostu jest we mnie teraz więcej po prostu tej energii. I sprawdź sobie, no nie, tu nie, gdzie jakie elektrolity, mordo. Chyba, że jest takie piwko, gdzie po prostu są elektrolity. Są, ale to jest piwo
bezalkoholowe i jest to piwo, które ma te w sobie elektrolity. Czy jakoś tak w ogóle? Czy jakoś tak? W sensie sprawia, że ma dobre działanie. Nie ma działania takie jak to piwo, ale lepsze. Ej, i mam do Was teraz takie pytanie. Podoba Wam się, że teraz nie usuwam filmów, że lecę do przodu? I że wiecie, że live robię, że sobie gadamy na tych live'ach, że filmy sobie robię takie naprawdę teraz. Ej, teraz te filmy są zaje, wiecie jakie, no nie? I uważam, że jest to po prostu, że ja w końcu się ustatkowałem z tym, że nie usuwam filmów, bo usuwałem filmy, tak. I było tak, że usuwałem, potem wracałem do bycia YouTuberem, usuwałem. Nie wiem, czemu tak się działo w moim życiu. Nie wiem czemu. Może nie wiedziałem wtedy, jaką drogę wybrać, nie wiedziałem. Wiecie, że chyba na tym moim kanale bardziej chcę być aktorem. Bardziej chcę po prostu pójść w aktorstwo, bo to było. Ja nie mogę. Fajnie. Mój laptop też jest udanym aktorem, zobaczcie. Nacisnąłem na laptopa piwem, tak się oparłem i się wyłączył. No, laptop. Mega tak. O, młody imbir, po co tu usuwasz? Zgodziłbym się z tym. Beczkowe 9%. No blue screen, no ja. Mogę wam coś pokazać? Mam nowy plecak. Co myślicie o takim plecaczku? Spoko plecak, co? Dostałem od swojego ziomka. Dobry ziomek dał mi ten plecak. On do mnie tak. Ej, słuchaj, plecak chcę wyrzucić, ale tak mi zaszedłeś drogę. To zaszedłeś drogę, w sensie, że przyszedłem, no nie, to, że przyszedł, w sensie, ja szedłem i go spotkałem i on mówi do mnie, plecaka chcę się pozbyć, chcesz ten plecak? Dobry jest, no nie, w sensie, wiecie, dobry plecaczek, pachnie, wiecie, nie jest zniszczony, ładnie wygląda, to dobra, biorę go, no nie, to mówię, dobra, biorę go i wiecie, i będę miał plecaczek i mam teraz też taki głośnik sobie. Ogarnąłem głośnik, a ten głośnik miałem kiedyś, bo pokazywałem. O, i to samo logo. Kiedyś pokazywałem ten głośnik na live'ie, a ja go potem po prostu ten. No, ale mam go znowu, więc jest gitas, bo po prostu ktoś mi w końcu ten głośnik oddał. I podłączam sobie powiedzmy przez jacka do laptopa i mam wtedy powiedzmy głośniej. Na przykład oglądam sobie film, to jest głośniej, bo mój laptop jest mega cichy i się nie da w ogóle filmów oglądać. Więc jest fajny. No tak, tylko jeszcze muszę się dowiedzieć, jaka karta SIM wchodzi do mojego telefonu, bo nie wiem. A chciałbym wiedzieć.
O kurde. Muszę laptopa wyłączyć. Naprawdę muszę laptopa wyłączyć.